Cześć, z tej strony Agnes. Dzisiaj jestem na Wall Street. No, pokażę Wam parę takich ujęć, które tutaj zrobiłam przed chwilą. Właśnie przechodziłam przez New York Stock Exchange, czyli po prostu giełda papierów wartościowych. Tutaj się toczą nasze wszystkie losy, że tak powiem, państwa i nie tylko. Dzisiaj mam dla Was taki vlog, w którym chciałabym troszeczkę wrócić do tematu au pair, dlatego że bardzo wiele osób, które mnie obserwuje na Instagramie, pyta się o to, więc zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, tam dużo postuję. Możecie zostawić w komentarzu Wasze imię i e-mail, żebym miała dla Was, do Was kontakt, ja sobie zapiszę te wszystkie kontakty i będę Wam wysyłała jakieś newslettery, jakieś po prostu, mam w planie to zrobić, także mam nadzieję, że mi się uda zbierać jak najwięcej kontaktów i teraz będę Wam mówiła troszeczkę na temat au pair. Co prawda moja kamera jest troszeczkę wyładowana, powinnam ją naładować, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać do końca tego vloga. Więc tak jak już wcześniej wszyscy, którzy mnie obserwowali na poprzednim kanale, mój poprzedni kanał to był Polska Au Pair w USA, tam są treści związane z au pair. Tutaj treści są inne, ponieważ jeszcze do końca, no nie wiem, postanowiłam, żeby robiła takie bardziej epizody z Nowego Jorku. Takie po prostu lifestyle'owe, nie wiem jak to mogę nawet nazwać, nie wiem czy to kogoś zainteresuje, ale wiem, że dużo ludzi chce wyjechać na program au pair. To nie jest tak, że odcięłam się od tego tematu, po prostu no minęło dosyć sporo czasu. Nie wiem czy było dla mnie sensem ciągnąć ten temat i być cały czas na tamtym kanale. Dobrze chyba zrobiłam, że jednak zrobiłam osobny content niż kontynuowałam w poprzednim kanale. Dzisiaj, wiecie, minęło dosyć sporo czasu od au pair i szczerze mówiąc to po tylu latach, już mam 30 zresztą, przyleciałam do Stanów jak miałam 25, byłam au pair na Brooklynie i myślę, że po tylu latach mogę się wypowiedzieć, czy program au pair to była strata czasu, czy nie. Jak kiedyś będziecie w Nowym Jorku i będziecie chcieli coś zjeść, coś dobrego, jakiś obiad, to bardzo Wam polecam Essen. Jak pracowałam w mojej poprzedniej pracy, to chodziłam tam na lunch i powiem Wam, że bardzo dobre jedzenie, myślę, że za 10, max 15 dolarów moglibyście zjeść bardzo porządny obiad. No powiem Wam, że jeszcze jest bardzo gorąco, mamy już początek września, no ale przejdę do tematu, bo tak naprawdę wiele osób z Was czeka, żebym coś powiedziała na temat au pair, więc jeżeli chodzi o au pair, to tak jak już wcześniej wspominałam, przyleciałam na program w 2016 roku, tuż przed wyborami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiem Wam tak szczerze, naprawdę jak zawsze jestem w stanie mówić co myślę, to uważam, że program au pair to jest świetna opcja na przyjazd. Uważam, że program au pair to jest świetna opcja na przyjazd do Stanów i na przykład na rok i zmiana, potem na przykład, nie wiem, chcecie studiować, pójść do szkoły, czy chcecie coś dalej robić, albo wracać, uważam, że to jest super. Natomiast ja byłam na programie au pair 3 lata. Uważam, że to była strata czasu, totalna strata czasu, drugi rok kompletnie nic nie robiłam. W trzecim roku robiłam co prawda różnego rodzaju kursy na Manhattanie, szkoliłam się w kierunku makijażystki. Wiecie, każdy ma prawo szukać jakiś tam sposób na życie. Ja tak po prostu sobie myślałam, że może spróbuję w tym kierunku stylistki, makijażystki, coś w tym stylu. Rodzina mi oczywiście płaciła za tą szkołę. To jest właśnie taki park na górze i chciałam Wam go pokazać, także zanim jeszcze dokończę, wybiorę się na ten park i zaraz do Was wracam. Powiem Wam, że naprawdę
3 lata będąc au pair jest to naprawdę, naprawdę długo. I dzisiaj patrząc z perspektywy osoby, która gdzieś tam dojrzała emocjonalnie, tego nie wiem jak to można ująć, to uważam, że mogłam jednak po roku bycia au pair zmienić status na status studencki, pójść do szkoły, jednak nie zostawać u rodziny. Dlatego, że program au pair to jest dosyć duże wyzwanie, ale również poświęcenie. Wy naprawdę musicie mieszkać u tej rodziny, musicie się zajmować dzieciakami. No ale też pomimo tego, że pracowałam 4 godziny dziennie, zawsze coś tam pomagałam rodzinie. To jest normalne, oczywiście, że to jest normalne, nie wiem, pomaganie z praniem, czy chodzenie na zakupy, przy okazji coś też sobie kupowałam. Natomiast uważam, że była to strata czasu. Gdybym się uczyła w tym samym czasie, nie wiem, robiłabym college, to uważam, że byłoby to super, świetne. No ale z racji z tego, że tylko i wyłącznie na programie au pair mogłam chodzić na jakieś tam małe kursy, ale to są bardzo małe kursy, to nie są kursy, które są tutaj jakoś tak specjalnie uznawane po programie, to wydaje mi się, że byłoby wtedy inaczej, ale z racji z tego, że tylko i wyłącznie mogłam pracować dla rodziny i być au pair, to po takim długim czasie uważam, że to była jednak strata czasu. Mogłam szukać innych rozwiązań, dlatego że ja robiłam bardzo dużo dla tej rodziny, a nie robiłam tak naprawdę dużo dla siebie. Nie pomyślałam o sobie, nie pomyślałam o jakichś rozwiązaniach dla samej siebie. Czasem zostajemy w takiej komfortowej sytuacji, bo boimy się zmian. To jest, wiecie, to jest normalne, pomimo tego, że wyjechałam za granicę, za ocean, może bym to tak nazwała, to i tak uważam, że bałam się dalej jakichś tam rozwiązań, bałam się jakichś zmian, że sobie nie poradzę. A dzisiaj już widzę, że mogłam sobie spokojnie poradzić, że mogłam spokojnie jednak skupić się na sobie. No ale wyszło jak wyszło, także tak jak wam mówię, miałam tutaj taką fajną koleżankę, nie będę wymieniać jej imienia, bo ona ogląda moje vlogi pewnie, a może i nie, która była na au pair program, na au pair programie była 2 lata. Rodzina cały czas jej obiecywała, że słuchaj, tutaj będziesz studiowała, zostaniesz po 2 latach, zrobisz wizę studencką, po czym na sam koniec programu okazało się, że jednak nie. I wyobraźcie sobie teraz dziewczyna, która tutaj była 2 lata, która przyzwyczaiła się do tego życia tutaj, nagle okazuje się, że po 2 latach musi zmienić totalnie swoje plany i musi się przeprowadzić z powrotem do Europy. Także bardzo mi było przykro z jej powodu, bo uważam, że to jest bardzo nie fair, w szczególności, że przez te 2 lata ciężko pracowała na to, żeby jednak ta rodzina, no nie tylko ją polubiała, ale że jednak, żeby tutaj miała szansę na zostanie. Nagrywam tego vloga dla młodych osób, które tak naprawdę chcą wyjechać na program au pair, które myślą o programie, aby już szukały rozwiązań, jak na przykład zostać po programie, czyli na przykład już zastanawiać się nad jakimś community college, czy nad jakimiś rozwiązaniami, aby tutaj zostać, jeżeli tak, mieć taki plan B, że tak powiem, że w razie B, jeżeli wam się spodoba. Natomiast wydaje mi się, że program au pair to jest program na rok, żeby jednak pozwiedzać, nie tylko. Na pewno zasmakujecie przez rok, że tak powiem, życia w Stanach, ale nie traćcie czasu na kolejny rok, na kolejne 2 lata, bo pomimo tego, że tutaj jesteście, wy naprawdę dużo czasu poświęcacie rodzinie, bo mieszkacie u nich, wy żyjecie ich życiem, nie żyjecie tak do końca swoim życiem. Moje zdanie jest takie, żeby jednak zmienić to. Ja tego nie zmieniłam, czym żałuję. Dlatego właśnie żałuję, bo mogłam już, i potem właśnie po programie zresztą, jak już składałam moje CV do jakichś firm, było mi ciężko, bo byłam 3 lata au pair i ludzie, co to jest au pair? To opiekunka dla dziecka, czyli to jest babysitter. No co to babysitter, byłaś opiekunką, teraz chcesz pracować w firmie. Było mi bardzo trudno znaleźć pracę, nawet po programie au pair, pomimo tego, że miałam tam jakieś kursy, nie tylko. Także teraz w ogóle idę w innym kierunku, ale nawet po programie au pair ciężko jest znaleźć pracę i trzeba szukać alternatyw do tego, aby napisać to CV w taki sposób, żeby to nie brzmiało jak opiekunka, jak bycie au pair. Także podsumowując ten filmik, tak jak wam mówię,
Żałuję, uważam, że to była trochę strata czasu. Teraz już widzę coś innego. Pomimo wszystkiego nie mam nic do tej rodziny. Nawet ich odwiedziłam niedawno. Absolutnie nie myślcie sobie, że tutaj mogłabym powiedzieć złego słowa na nich, ale jednak uważam, że mogłam po roku czasu odejść i zajmować się tylko i wyłącznie sobą. Ale to jest moja, że tak powiem, perspektywa, moje życie. Jeżeli ktoś z Was oczywiście jest zainteresowany programem Au Pair, zawsze można do mnie napisać, zawsze mogę jeszcze coś nagrać na ten temat. Uważam, że to jest super szansa dla młodych osób, które chcą przyjechać do Stanów, natomiast pamiętajcie, zawsze miejcie ten plan B, co dalej. Także trzymajcie się, słuchajcie, do następnego, pa pa!